Tak wyglądają ludzie na padoku najczęściej. Andrzej, jesteśmy na autodromie Słomczyn, jednym z moich ulubionych torów, bo w sumie najbliżej mojego domu, jedyne 45 minut drogi od Warszawy. Jak widzicie, już się zaczęły jazdy, jesteśmy w trakcie trackdayu JC Group, który w gruncie rzeczy odbywa się tutaj praktycznie co tydzień. Niesamowicie jestem trochę podjarany, ponieważ jest z nami ekipa juniorska Wójcik Racing Team. Zaraz pogadamy z młodymi chłopakami, którzy już rozgrzewają tutaj opony w tej grupie. Oprócz tego jest z nami Piotrek Biesiekirski, który jest jedynym Polakiem startującym regularnie w Moto2. Na razie w Mistrzostwach Europy, co dalej? Zobaczymy. Więc mamy znowu przekrój motocykli, znowu mamy fantastyczny tor, znowu mamy słońce. Chyba wieczorem, po południu burzę, zobaczymy. I tym razem znowu będzie w kolejnym odcinku trochę gazowanie. Trackdaye na Słomczynie to nie są tylko jazdy takie z JC Group, ponieważ Słomczyn to jest tor, który ma bardzo, bardzo dużo nitek, bardzo dużo konfiguracji, możliwości jazdy. I jest jedna, którą ja uwielbiam, która dzisiaj nie obowiązuje, ale obowiązuje na trackdayach, które organizuje ten pan, razem Super Moto Poland, tak, czyli pełna nitka Super Moto, taka jak to jest chyba taka sama jak kartingowa, tak? Taka sama jak kartingowa, dużo ciaśniejsza, dużo ciekawsza jak dla mnie, no bo jest bardziej techniczna, ale mogę też zdradzić, że już zaczęliśmy pracować nad kolejną nitką, nad kolejną homologacją, bo teraz tor ma homologację na dwie nitki, jedną taką właśnie jak jeździcie dzisiaj bardziej wyścigową, drugą bardziej supermotową. No i walczymy o jeszcze jedną homologację supermotową, także za rok mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej ścigania i będzie może jeszcze więcej zawodów na Słomczynie. No właśnie, bo trackday trackdayem, ale wy organizujecie też zawody supermoto. Tak jest, Mistrzostwo Polski Supermoto i skuterów w tym roku. 20 września jeździmy to jest niedziela, jeździmy sobie właśnie w Mistrzostwach Polski, także jeżeli ktoś ma ochotę przyjechać, zobaczyć, to zapraszamy, chociaż pandemia, więc nie wiadomo jak będzie z kibicami. No tak, ale tak czy inaczej zawody będą relacjonowane na pewno, będą spektakularne, bo żebyście mieli jasność, ta nitka, po której dzisiaj my jeździmy, ona jest dla motocykli typu sportowe, naked bike'i, każdego typu praktycznie, maszyn drogowych i torowych, po prostu te łuki są dłuższe, a nitka, o której my mówimy, po prostu ścina te zakręty, dokładając na przykład zamiast jednego łuku mamy jeszcze dwa dodatkowe zakręty, które na drogowym motocyklu to byłaby chyba katorga. Tak, to prawda, bardziej na hulajnogę i rower niż na dużego sporta, no ale dzięki temu jest ciekawie, dzięki temu się jeszcze więcej dzieje, no i wiadomo, w supermoto dokładamy do tego teren, mamy sporą hopę zbudowaną tutaj przez właścicieli toru, więc można się naprawdę pobawić. Ale nie bójcie się, jeżeli jeździcie na supermoto i nie lubicie brudzić motocykla tak jak ja w trakcie treningów, są grupy, w których jeździ się z terenem i w których jeździ się bez terenu. Zgadza się i na zawodach też tak jest, więc można wystartować w klasie C4, która właśnie pomija kawałek terenowy, jedzie sam asfalt i też jest super ściganie i coraz więcej zawodników. Treningi są co, wtorki zazwyczaj?
Tak, ale lepiej się upewnić na Facebooku, bo czasami wtorek wypadnie, wiadomo jak jest. Facebook Supermoto Poland? Otóż to, dokładnie tak. Cena bardzo atrakcyjna, bo sam jeżdżę, wiem. Polecam się. Tak. Ile kosztuje, bo musimy wiedzieć. 170. Połączenie na początku trochę treningu, a później dokładnie, już otwarty tor. Dokładnie tak. No. Dobra, dziękuję. Zapraszamy na zawody, bo zawody naprawdę będą super, a jeżeli nie będzie się dało ich oglądać, no to zapraszamy do oglądania relacji. Będzie relacja na żywo w internecie, na YouTubie. Już to mamy dogadane wstępnie, żeby była taka bardziej profesjonalna obsługa wideo. Dzięki. Cześć, to ja, Andrzej. Blisko dzisiaj miałem tutaj, bo ledwo 45 minut. Piotrek Biesiekirski też miał tutaj blisko, ale postanowił, że 3 razy przejedzie tą trasę, żeby dzisiaj pojeździć na Słomczynie. Tak chłop lubi Polskę zwiedzać. Jesteśmy na autodromie Słomczyn. Niesamowitym obiekcie, który bardzo wiele lat tutaj jest. Ma długie tradycje wyścigowe, bo to jest tor wyścigowy. I od ilu lat jest zmodernizowany nowy asfalt? 3. I oprócz tego w tym roku są kolejne kroki wykonywane. Mamy zupełnie nową infrastrukturę, nową wieżę, nowe toalety, nowy parking. Jest naprawdę, to wszystko idzie w dobrym, bardzo dobrym kierunku. Tutaj możemy jeździć praktycznie co tydzień, czasami nawet częściej. A wszystko dzięki JC Group, hej, których jest teraz strasznie dużo w ogóle. Chodźcie wszyscy. Proponuję, żebyśmy zrobili tak. Jak będziecie odpowiadać na pytanie, to każdy mówi jedno słowo i to się ma kleić w zdanie. Bardzo chcemy. Poproszę. Janusz, ty zacząłeś tutaj tą imprezę motocyklową, tak naprawdę, z tego co pamiętam, na odnowionym autodromie Słomczyn, tak? Tak jest. My jako JC Group rozpoczęliśmy na najszerszym, najbardziej przyczepnym, najbardziej bezpiecznym torze w tej części kraju. Nie mówię nie, zgadzam się w pełni, bo nawierzchnia jest tutaj genialna, idealna, pułapki żwirowe, duże wyjazdy, to, naprawdę, ja tutaj wiemy o tym, jeździmy dosyć często, to jest jeden z niewielu obiektów, na których się czuję tak naprawdę, naprawdę bezpiecznie, cisnąc naprawdę do limitu. Jakie są Twoje spostrzeżenia? Co się stało, jak przyjechałeś pierwszy raz, zobaczyłeś nowo wylany Słomczyn? No byłem zachwycony, że w ogóle w tej części kraju jest taki obiekt, by móc wyżyć się w bezpiecznych warunkach, nie wyżywać się, broń Boże, na drodze. Byłem przeszczęśliwy, jak pan prezes Sebastian Kołakowski wyraził zgodę, że możemy tutaj kontynuować, robić track day. No właśnie, bo w Mazowieckim mieliśmy tak naprawdę Radom, coś się działo w Jastrzębiu, ale to jest naprawdę blisko miasta. I to, co chciałem powiedzieć, to na co zwracam uwagę zawsze, że to nie jest tylko tak, że tutaj jeździmy na takich wyścigowych motocyklach. Najwięcej ludzi przyjeżdża tutaj na Słomczyn tego typu motocyklami drogowymi, tak? Tak, dokładnie. Motocykle typu Naked. Ludzie, którzy chcą poznawać technikę pokonywania zakrętów, my ich tą miłością zarażamy i mamy coraz większą naszą rodzinę motocyklową co tydzień. Tak. Co roku też widzę, że jest progres. W tym roku już mamy też chronometraż na stałe, na każdym. I mamy tutaj całą zasną ekipę, bo mówmy się, kiedyś byłeś ty, jeden instruktor może. Tak przyjechaliśmy, jeździliśmy. Każdy coś tam mógł usłyszeć, każdy przeszedł szkolenie takie wstępne. Bo tak zawsze wiecie, że przejeżdżacie na track day, macie odprawę. I zawsze możecie się kogoś zapytać o technikę jazdy. Ale teraz po prostu tykam cymonów, to po prostu jest... I tyle, idę z niej pogadam. Mogę? Bardzo proszę. Cześć. Cześć, cześć. Jeździsz na motocyklu? Staram się. Widziałem, masz bardzo ładny motocykl. Jak chętnie jeździsz na tym motocyklu z innymi? Bardzo chętnie. Dziękuję. Z uśmiechem na twarzy. To jest najważniejsze. Ciebie trochę znam, bo ty już tutaj z Januszem też już od ilu lat działacie? Trzy lata. I z tego co wiem, dobrze, nie wyprowadź mnie z błędu, albo wyprowadź mnie z błędu, macie motocykle, które można też wypożyczyć na to. Tak, dokładnie. Mamy kilka 300 do wypożyczenia. Są to Ninja 300 i R3. Mhm. Są dostępne, że tak powiem, dla każdego chętnego, kto by chciał spróbować, przełamać jakąś barierę, albo po prostu sobie pojeździć. Tak, żeby ludzie wiedzieli mniej więcej, bo to jest dla nich ważne, ile kosztuje wypożyczenie motocykla i track day. Takie, że nigdy nie jeździłem na torze, chcę przyjechać, wypożyczyć motocykl, coś spróbować, czy mi to pasuje. Jaki to jest rząd wielkości, jaki to jest koszt? Jasne. 800 zł kosztuje taka full impreza, że tak powiem. Mhm. Mamy tutaj track day, motocykl, paliwo, opony, wszystko, że tak powiem, stan techniczny motocykla pozwala na to, żeby jeździć. Plus do tego opieka instruktora.
Czyli możemy powiedzieć, że iście okazja, bo nie, wy nie możecie, możecie nie wiedzieć, opona często do motocykla kosztuje 800 zł na tor, a to za tyle kasy... My za 800 zł po prostu, my za darmo to robimy, żeby was tylko zarazić. My nic z tego nie mamy, nie, oczywiście. Jestem świadomy tego, bo koszt motocykla, przeróbki, wszystkiego, to jest tylko i wyłącznie po to, żeby coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdżało. Dla Andrzeja 1200, bo on strasznie niszczy te opony. To nie ja, to Piotrek Biesiekirski. Idę dalej. Cześć. Cześć. Ciebie nie znam. Jarek Jakubowski. Miło mi Cię poznać. Cześć. Jak się tutaj znalazłeś? Jak tutaj... Przez przypadek. O, to dobrze. To ja też. Tak. Miałem sezon, gdzie się kiedyś przygotowywałem do wyścigów. Gadałem się z Januszem, czy mogę w zamian za jakąś tam pomoc pojeździć sobie na track dayach u niego. I tak się zaczęła współpraca. I tak zostało. Dogadaliśmy się. Facet porządny, słowny. No i tak wyszło. Tak. Na Słomczyn blisko, bo niedaleko mieszkam, tak więc tak się to złożyło. I tutaj jeździsz, zauważyłem, ZX10R, dobrze patrzę? Tak, tak, tak. Litrowym motocyklem, bo taki posiadam na razie. Mm-hmm. Przymierzam się pewnie do Supermoto, tak coraz bardziej. Mm-hmm. Ale na razie jest dycha i dychą jeździmy tutaj spokojnie z grupami. Da się jeździć wszystkim, nie? Oczywiście, nie ma problemu żadnego. Idę dalej. Cześć. Cześć. Ciebie też nie znam. Grzegorz. Najszybsza sekretarka na Słomczynie. To fakt, bo ty zajmujesz się tym, że tak dzień dobry, tutaj jest oświadczenie. Nic skomplikowanego, bo ludzie mogą się zarejestrować albo przez internet, albo przychodzą, znaczy rejestrujesz się zawsze przez internet, ale chyba... Odhaczają się tutaj, że są na to, że dostają wlepkę, dostają, jeśli są w grupie instruktorskiej, z instruktorem, przypisani do danego instruktora. Aha, czyli to jest taki ordnung już, że... Tak jest. Że tak nie jest. To, że na łapu-capu, tylko po prostu nie. Tu jest twoja podgrupka? Tak, tak jest. Cały track day jeżdżą z jednym instruktorem, którzy ich obserwują. Słuchajcie, ta struktura organizacyjna bardzo mi odpowiada. Znaczy mi tam no bo ja przyjadę i sobie pogadam i pojeździmy. Ale dla ludzi tacy, tych, którzy pierwszy raz przyjadą na tor albo zaczynają na przykład z takiego motocykla, chcą coś więcej, no to bardzo się cieszę, że tu jesteście. Największe wrażenie chyba dla ludzi, którzy przyjeżdżają na tor, są ci młodzieńcy. No właśnie, nasza przyszłość, nasza przyszłość tutaj, właśnie jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe i oby... Strasznie chłostają tu. Właśnie chodzimy do tych małych chłopców, którzy wie, przyjeżdżają starsi, tacy jak my, pojeździmy sobie, później przyjeżdżają dzieciaki na takich małych motorkach, haha, motorek i okazuje się, że jeżdżą blisko rekordu toru. Dokładnie. Młodzieży, chodźcie. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Cześć chłopaki. Dzień, no, zróbcie tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, starzy ludzie jak my mogą się bronić tylko w ten sposób, że naprawdę, dobra, my już nie musimy ryzykować, my nie mamy tej gibkości, my się trochę boimy prędkości. Wy tego się nie boicie w ogóle. Boisz się prędkości? Nie. Boisz się prędkości? Ja też nie. A ty boisz się prędkości? Ja też nie. A braku przyczepności? No trochę. Ślizgać się na motocyklu też jest fajnie, ale nie zawsze chyba, nie? No nie. A ty, Milan, ty chyba się lubisz ślizgać trochę na motocyklu. No lubię, lubię. Co zrobisz? Dobra, opowiedz mi, czym dzisiaj jeździliście? Dzisiaj na zmianę z Milanem jeździłem pitbike'em, 190, a później Moto 5. No i bardzo fajnie mi się tutaj jeździ na tym torze, przyczep na asfalt i jest fajnie. No właśnie, bo wy jesteście z Zielonej Góry, Oskolic, tak? Około Poznania, Nowy Tomyśl. Nowy Tomyśl, więc tutaj macie naprawdę bardzo dużo kilometrów. Dziękuję, że przyjechaliście. Ile razy? Byłeś tu już wcześniej? Nie, nigdy tu nie byłem. A przyjedziesz jeszcze? Tak, chętnie. Na rundę pitbajków. O, widzisz. Młody człowieku, ty dzisiaj, jeżdżąc na tych małych motocyklach, też miałeś okazję w końcu się przejechać na R3. Jak były twoje wrażenia? No tak, to był mój pierwszy raz na R3 i naprawdę bardzo mi się spodobało. Duży motocykl, ciężki, ale fajnie się nim jeździ, jest duża prędkość. Bo ile, pamiętasz moc waszego Moto 5? Mniej więcej 20 koni. Czyli połowa tego, co ma R3, ale masa tam jest taka bardzo, bardzo znikoma. Tak. Dobra, Milan, powiem ci tak. Wyjechałem dzisiaj sobie na swoim supermoto, patrzę, wy tam lecicie z tym Moto 5, mówię, dobra, spoko, fajnie, chłopaki szybko jeżdżą, ale bez przesady, zaraz go dojdę. I tak jadę za tobą, jadę, jakoś się nie dochodziłem. Okazało się, że pojechałeś 0,3 sekundy szybciej na Moto 5 niż ja na supermoto, które ma prawie 3 razy więcej mocy. Jak ty to, młody człowieku, robisz? No po prostu jadę i sprawia mi to wielką przyjemność. No i czym więcej treningów, tym lepsze wyniki. No i właśnie przez
ciągłe treningi, czuję ten motocykl i wiążę się z nim. Bo na tych motocyklach przede wszystkim musicie utrzymywać prędkość, co nie? To jest cały chyba tajnik. Tak, bo no, za dużej mocy tam nie ma, a jak już wytracimy tą prędkość, to później, żeby do niej znowu dojść, to trzeba trochę. No właśnie, ale to są wasze treningówki, bo to umówmy się, nie wyglądają te motocykle zbyt pięknie, bo one cały czas są przez was orane. Czym jeździcie, bo co zostało w Hiszpanii, bo zostały w Hiszpanii wasze motocykle, których startujecie, czym tam jeździcie? Ogólnie startujemy w trzech w Talent Cupie, European Talent Cup. Jeździmy na Hondach 250-kach, no i właśnie od tego chcemy zacząć. No właśnie, a... Pojemności. Jak duża przepaść jest pomiędzy tym Moto5 a taką Hondą? Ogromna, ponieważ Moto5, jak mówię, ma około mniej więcej 20 koni, a Honda ma prawie 50. Wow. I to jest ogromna różnica. Jak pierwsze wrażenia w tej serii? No tam chyba jest naprawdę srogo na tych dużych torach, nie? Jest bardzo wysoki poziom. No w porównaniu do Moto5, no to na prostym Moto5 wyciąga 160, a Honda najszybciej w slipstreamie wyciąga 230. 250, ona nie jest dużo większa od tej Moto5 chyba, nie? Nie, troszeczkę tylko wyższa. Młodzieży, ja wiem, dlaczego się nie boicie prędkości, bo młodzi jesteście. Zazdroszczę wam niesamowicie, że możecie sobie tak jeździć, ale tak pozytywnie wam zazdroszczę. Życzę wam dużo bardzo sukcesów. Dziękuję. Do zobaczenia w Kisielinie pojutrze. Tak. A wy obejrzycie to pewnie w dostępie takim, jak Filip to zmontuje. Cześć Filip. Jest jeden gość, znacie tego gościa w ogóle? Co tam przez ten? No, znamy. Jako tako jeździ? No jakoś tak, daje radę. Znamy też, bo jak jeździmy w Europe Talent Cup, to tam są złączone trzy serie. Moto 3 Junior i Mistrzostwa Europy Moto 2. Już mieliśmy się z nim okazję przywitać. Tak? Tak. Jesteście z nim na ty? Tak. A nie, że pan Piotr? No czasami pan Piotr. No bo on poważny człowiek jest, nie? No. Dzięki chłopaki, do zobaczenia pojutrze. Do widzenia. Dzień dobry. COVID. Piotrek, ty to jesteś podróżnik, chłop. No. Nie mieszkasz w tym kraju, więc nie dziwię się, że chcesz po prostu jeździć w to i z powrotem do domu po kombinezon, którego zapomniałeś, bo tęsknisz za Polską na pewno. Aż się łezka wokół kręci, jak przejeżdżam tymi trasami, więc musiałem ją przejechać trzy razy. No właśnie, Sady, Grójec. Dokładnie. Jabłka. Piękne okolice. No właśnie, czy w Hiszpanii są jabłka? Nie. Znaczy w sklepach są, sadów nie ma. No właśnie, wolisz jabłko czy pomarańcze? Zależy od dnia. Jak ci się jeździło w Słomczynie, mój drogi? Bardzo fajny tor, wszystko super. W ogóle nie mógłbym sobie wyobrazić lepszej pogody, lepszego towarzystwa i tak dalej. Wszystko pięknie i cacy. Szkoda tylko, że jeździłem na wypożyczonym motocyklu. Nie powiem od kogo. Nie powiem od kogo. Ale od fajnego gościa. Bardzo sympatyczny człowiek. Tak jest. I no i jednak ten setup był zrobiony pod osobę i 20 kilo cięższą ode mnie i kogoś, kto jeździ w terenie. Więc specjalnie dużo nie mogłem pojeździć, ale i tak udało się wykręcić całkiem fajny czas. Tak, to był chyba nawet rekord toru, jakiś taki nieoficjalny. Jesteś strasznie rozwydrzony, jeżeli chodzi o setupy motocykli. Nie dziwię ci się, bo jeździsz na motocyklach Moto2. Ale powiedz, moja Honda najlepsza, nie? Bardzo fajnie się na niej jeździło. No na trzecim wyjechałem na niej, trzecie okrążenie, poprawiłem jeszcze ten czas 1/10, a tak, opony były... zrobił rekord, tak. A opony były strasznie, strasznie zużyte już. Tak, bo zużyłeś się przez pierwsze dwa kółka, odkupisz mi. Co jest najlepsze, ten motocykl nie jest dotknięty w zawieszenie palcem. Porównajmy, powiedzmy coś trochę więcej o Nitce Toru. Ona ma bardzo dużo konfiguracji, dzisiaj jeździmy po tej najprostszej, ale tak czy inaczej było fajnie, nie? Nie, bardzo mi się podobało. Tor jest dosyć krótki, ale... Znaczy ta konfiguracja, na której jeździliśmy, jest dosyć krótka, bo inaczej może być chyba prawie dwa razy dłuższy, z tego co widziałem. Tak, tak, tak. Ale nitka jest bardzo fajna. Fajne są takie duże złożenia. Dla nas jak dla nas, to też fajnie, ale dla chyba amatorów takie długie łuki to jest coś fajnego, bo mogą się tam nauczyć składać ten motocykl, nie? Na pewno pomaga. Jest dużo łatwiej. Jeździsz z nami na Kisielin? Postaram się. Mam nadzieję, że tam nie będę musiał robić trzy razy tej samej trasy. Też mam nadzieję taką. Czy jest jakiś punkt tutaj na tym torze, który według ciebie jest podchwytliwy dla osób początkujących? Jakaś taka porada? Coś ci wpadło w oko? Coś... Tak, nawrotka. To jest czwarty zakręt z tego, co
W lewo. Wydaje? W lewo. Nawrotka w lewo, taki bardzo ciasny łuk, który jest lekko brudny na wejściu, jeśli wcześniej jeździły samochody, które naniosły trochę piachu z terenu. Tak, no to trzeba uważać. Tutaj Janusz, on jest zawsze czyszczony ten tor, ale czasami, jak szczególnie z track day, w trakcie deszczu, to bardzo tego dużo błota się nanosi, więc to jest jedyny minus, że czasami trzeba patrzeć czasami na kalendarz Autodromu Słomczyn, że jeżeli jest wcześniej na przykład rallycross, to tor może nie być idealnie czysty, ale serio, to przez tyle razy, ile tutaj byłem, to się raz tylko zdarzyło tak, że były warunki naprawdę kiepskie. Dzisiaj powiem tylko, że było trochę brudu i tak się dało jechać szybko, o czym świadczą właśnie czasy. Znaczy, problemem była tak naprawdę pierwsza sesja, może początek drugiej, ale potem jak wszyscy wyjeżdżili, jeśli się jechało po prawej nitce, to było już naprawdę okej. Okay. Tak, i linie te białe też nie przeszkadzały, są dobre, z dobrego... Nie, z dobrej farby. Czyli, że trzymają, nie było żadnego problemu, można było przejeżdżać i w maksymalnym złożeniu, przy utanie tyłu w ogóle nie chciał odchodzić. Tak, w ogóle fajne z tym to, że praktycznie tutaj nie ma nierówności, nie? Żadnej. Na wejściu, taka minimalna, ale to... Na wejściu na prostą. Ale taka mikro. Tak. Ale to jest idealny asfalt. W ogóle patrz, jak to ładnie wygląda wszystko. Bardzo ładnie, piękna pogoda. Golden hour. No. Ach, ten Słomczyn. Słomczyn czy Walencja? Oczywiście, że Słomczyn. Wiadomo. Słuchaj. Stój tutaj, możesz robić miny do kamery. Ja będę Wam opowiadał już tak na zakończenie, jeżeli chodzi o ten tor. Podsumowując, Autodrom Słomczyn, koło Grójca w Słomczynie. Obok giełda dawna samochodowa, genialny tor, który kiedyś tylko był praktycznie rallycrossowy, teraz jest samochodowy, motocyklowy, driftowy, wszystko tutaj mamy. Bardzo, bardzo dobra infrastruktura, coraz lepsza, rozbudowywana, fajne budynki szkoleniowe. Tutaj mamy też namiot, boksów jeszcze brakuje, ale boksy będą. Toalety, bardzo spoko, dojazd, bardzo łatwy, oprócz tego korka tam w Grójcu, czy gdzieś tam to było, no w którym w nim stałeś. Informacje o imprezach motocyklowych na stronie Autodrom Słomczyn wpisujecie w Google'a i tam jest kalendarz. My postaramy się też do naszego kalendarza dodawać te imprezy. Oprócz tego, jeżeli chcecie szkolenie, to wchodzicie na stronę jcgroup.com albo pl, już nie pamiętam, podpiszę. Wpisujecie to po prostu w Google'a i tam znajdujecie wszystko. Jeżeli chodzi o nitki, to wrzucimy osobno linię przejazdu na profil YouTube'a Time Attack i tam będzie nitka, ta, którą jeździliśmy dzisiaj. I będzie nitka Supermoto też pokazana. Co jest bardzo ważne na tym torze, jeździmy w obydwu kierunkach. Nie wiesz o tym? Nie wiedziałem o tym. Ale ja wiem o tym, że na tym torze możemy jeździć w dwie strony, więc mamy konfigurację w prawo i konfigurację w lewo. Koszt bardzo nieduży, bo tutaj track day się zaczyna już od 150 zł. Górna półka nie jest jakaś wysoka, jak słyszeliście. Cały dzień na motocyklu wyścigowym z oponami, z instruktorem, to jest koszt 800 zł, więc wiem, że to brzmi jak parę stówek, ale powiedz sam, czy to nie jest tanio? Jest bardzo tanio, zwłaszcza kiedy ma się już motocykl przygotowany i nie trzeba się martwić, bo ani z transportem, ani z przygotowywaniem, co pomimo oczywiście samego wydatku, jest to bardzo duża ilość czasu, żeby taki motocykl przygotować. Dokładnie. Tyle chyba. Obejrzyjcie to, bo, znaczy nie mówię obejrzyjcie to, bo to już obejrzeliście, a obejrzyjcie też o innych torach, bo nigdy nie wiecie, gdzie jest tor wyścigowy lub ośrodek do szkolenia techniki jazdy, być może jakiś jest w Waszej okolicy. Więc sprawdźcie inne nasze filmy, sprawdźcie artykuły na stronie www.światmotocykli.pl, a my jedziemy dalej w Polskę je zwiedzać. I pamiętajcie, szybko, tylko tam, gdzie wolno. Fajne to hasło, nie? No. Też mi się podoba. Pada w ucho. No. Szybko tam, gdzie wolno. Cześć.